Drodzy Państwo, zaczynamy program Między Gwiazdami Ekstra. Joanna Racewicz razem ze mną, goście tego odcinka. Spotykamy się podczas uroczystej premiery Twojej książki. Całkiem niedawno się widziałyśmy podczas premiery innej książki. Tym razem książka Sypiając z prezesem. Nie powiem, że to była przyjemna lektura. Czytałaś? Nie była. Czytałam. Każda z tych historii utkwiła mi w pamięci. Jest kilka, które bardziej. Historia kobiet, których życie wydawać by się mogło, że jest życiem jak z bajki. Tak. I na samym początku zapewne życie tych kobiet takie było. Z ładem, piękne prezenty. Nagle okazuje się, że cudowne życie przed tymi kobietami stoi otworem. Aż tu nagle okazywało się chwila, moment, pierwszy kliczek na przykład. Czy też... Albo pierwsza inwektywa, pierwsze złe słowo. Albo pierwsze milczenie, które trwało dłużej niż 2-3 dni. Przemoc psychiczna, przemoc fizyczna. Dlaczego ten temat wzięłaś na tapet i dlaczego tak poruszające historie postanowiłaś nam przedstawić? Ja zostałam zaproszona do tego projektu przez Chiara Uli. To jest Polka, która od lat mieszka we Włoszech. To jest tak anonimowa i to ona nawet uszanuje. Ma swoje powody. I to ona wymyśliła i tę książkę, i ten tytuł, i powiedziała: słuchaj, jeśli leży ci to na sercu, to napisz drugą część ze mną. Dołóż się do tej książki. Nie zastanawiałam się nawet sekundy, dlatego że sama w swoim otoczeniu mam dziewczyny, przyjaciółki, koleżanki, które doświadczają przemocy w różnych jej aspektach i w różnych jej wymiarach. To nie zawsze jest ciężki mężowski podkuty but albo policzek wymierzony z pięścią. To czasem jest tak, jak mówisz, milczenie, to czasem jest złe słowo, to czasem jest lekceważenie, to czasem jest wszystko to, co jest bierną agresją. Czyli wiesz, niezauważanie drugiego człowieka, niezauważanie jego potrzeb, pomijanie go, tak jakby był powietrzem. Myślę, że my kobiety, nauczyć się rozpoznawania tego zjawiska, nazywania go po imieniu i reagowania możliwie szybko, żeby nie było jak z tą gotującą się żabą, która nie zauważy, że temperatura podniosła się, ale zrobiło to bardzo powoli. Jak wiadomo, jeśli... O tym jest zresztą we wstępie, jeśli wrzucić żabę do gotującej się wody, to ona wyskoczy, ratując życie, ale jeśli temperatura będzie rosła powoli, to ona tego nie zauważy. Czyli to jest tak, że przemocą jest samym schematem zazwyczaj? To jest taką pajączyką stopniowo się zaczyna oplatać, że ty nie zauważasz, tak jak ta żaba, o której właśnie mówisz we wstępie. Kiedy jesteś już z tym przemocowcem i kiedy tak naprawdę być może już nie masz tego wejścia. Czy wejście jest zawsze, ale jest ono zdecydowanie utrudnione. Ten schemat jest niby podobny, ale w każdym przypadku ma swoje rysy charakterystyczne, bo czasem rzeczywiście, wiesz, tak, agresja zaczyna się bardzo szybko, właściwie już po obiecaniu sobie, że będziemy być razem długo i szczęśliwie. Czasem tym punktem granicznym jest urodzenie się dziecka, pojawienie się dziecka na świecie, kiedy, wiesz, gotek przestaje być pępkiem świata w mikrokosmosie kobiety, bo jest dziecko. On reaguje z poziomu ogromnie niedojrzałego, ale tak reaguje. Jeśli nie potrafi też zrozumieć, że zaczyna się kompletnie inny rozdział w życiu, to tupie nogami jak mały rozkapuszony smarkacz, żądając uwagi. I czasem to żądanie obraca się właśnie w ten dramatyczny sposób. Przyczyny różne, ale jest wspólny mianownik, iż ludzie tych ludzi, o oprawców, to najczęściej są psychopaci, to najczęściej są socjopaci, egotycy i narcyzmi. A jak rozpoznać taką osobę? Czy jest jakaś taka wskazówka, bo ty w książce też pracujesz z profilerem, który zna się na tak rzeczy, krótko mówiąc, więc czy powiedział ci, czy jest możliwość rozpoznania takiej osoby? Bo tak jak zaczęłam naszą rozmowę, że spotykasz tak zwanego księcia z bajki na białym koniu. No nie można mężczyźnie zarzucić, że to, że ma pieniądze, to jest jak zasada, prawda? Nie każda osoba, która ma pieniądze, będzie przemocowcem. Jasne. Więc kiedy to się ta czerwona lampka zapalić? Wiesz, takie symptomy pojawiają się dość wcześnie, jeśli już. To jest
bardzo często to jest takie skupianie się na siebie, skupianie na sobie, skupianie uwagi na swojej karierze, na swoim wyglądzie, na opiniach, które wygłaszają na nasz temat. To bardzo często jest też kontrola, której początkowo my nie rozpoznajemy. To jest wykonywanie iluś telefonów dziennie, kochanie, gdzie jesteś. My to na początku czytamy jako, no przecież tak mnie kocha, taki jest o mnie, tak się o mnie troszczy, a może taki jest zazdrosny, a w takim powszechnym, wiesz, przekonaniu zazdrość może być kojarzona z miłością właśnie, nic bardziej innego. To są wszystko takie drobne symptomy, na które trzeba od razu zwrócić uwagę i porozmawiać z tą osobą, czy ona też to widzi. Jeśli zobaczy, to znaczy, że być może, oczywiście, wiesz, nie jestem psychologiem, więc teraz naciągasz mnie trochę na odpowiedź nie w moich kompetencjach, ale jeśli taka osoba zauważy swój błąd, tak jak w każdej innej dziedzinie życia, to wiesz, że jest możliwość poprawy, ale jeśli słyszysz, o co ci chodzi, jest wspaniale, ja cię po prostu kocham, nie zamierzam się zmieniać, to uwaga, bo to może eskalować. Jak te kobiety były wybierane przez was? Bo tak jak powiedziałam, mianownikiem wspólnym jest to, że miały bardzo bogatych mężów, partnerów. I tutaj mówimy o naprawdę dużych pieniądzach, a nie o po prostu dobrze zarabianiu. Bardzo bogatych, albo bardzo znane, bo tam jest postać muzyka, która... Była partnerka zresztą mówi, że wszystkie legendy o muzyko pływających w dostatki trzeba włożyć między bajki, że to dostatnie życie dotyczy jakiejś garstki. A nie wszystkich, więc czasem tym komponentem jest po prostu rozdęte artystyczne ego, które każe być uwielbiane od początku do końca i bezgranicznie. Czyli tutaj mamy, jeżeli chodzi o postać muzyka i reżysera, bo też jest jedna z opowieści o znanym reżyserze, który w straszny sposób na koniec również potraktował swoją partnerkę. Pamiętaj, że zmieniamy imiona, nazwiska i zawody, więc bardzo bym chciała, żeby państwo, którzy czytają tę książkę, nie skupiali się na zastanawianiu i rozbieraniu głosa nad chorą. To jest kim w tej książce. Bardzo chcę uniknąć takich tytułów Warszawa drży w posadach i każdy się zastanawia, kto ma się bać. Bo nie o sensację chodzi, tylko o zjawisko. I opowiedzenie tym wszystkim, które jeszcze są w tych złotych klatkach, że jest trzecia droga. I to nie jest tkwienie w tej matni, w tym zaklętym kręgu. I to nie jest skoczenie z mostu, ani rozbicie się o przęsło u mostu Siekierkowskiego. Że jest droga w stronę wolności. Być może skromniejsze życie, ale wolne i na własnych zasadach. A to jest bezcenne. No tak, ale nie mamy, no te kobiety nie mają tutaj wsparcia najbliższych. To jest przerażające, że ta władza, te pieniądze, ten dobry byt powoduje, że rodzice tych dziewczyn też dostają, kolokwialnie mówiąc, małpiego rozumu. Mówią, córeczko, gdzie ci będzie lepiej niż z nimi? Masz wszystko, przecież kupił ci samochód, ty opływasz do statku, luksusowe wyjazdy, a tobie ciągle mało. Więc w tym momencie rodzi się ten syndrom, możesz to wszystkie głowie, może tu jest coś nie tak, może to ja jestem ta zła. Może znowu mnie coś nie odpowiada. Rozumiesz, tak chodzi o coś innego. To też, o czym ty mówisz, ma znaczenie. Oczywiście, że tak, bo to wzbudzanie poczucia winy jest bardzo ważnym elementem tego podgrzewania temperatury w garnku. Wiesz co, przepraszam, ale... przerwę, bo chciałabym tylko przytoczyć taką wstrząsającą historię, która mnie poruszyła. Kobieta w ciąży skopana przez swojego męża. On zamyka, trzaska drzwiami, wychodzi, ona biegnie za nim i zaczyna go przepraszać. To jest syndrom sztokholmski właśnie. Wiesz, ja nie wiem, czy to jest syndrom sztokholmski, ale to jest na pewno strach przed pęknięciem bańki mydlanej. To jest na pewno wstyd przed obnażeniem się, przed znajomymi, przed bliskimi, przed sąsiadami, przed znajomymi, że ten elegancki pan, który buduje piękne domy w okolicach Warszawy, bo jest liczącym się deweloperem, tak naprawdę ma ręce umorzone we krwi. A z syndromem sztokholmskim to jest tak, że wiesz, w takim przemocowym związku bardzo często te momenty przemocowe, gwałtowne i brutalne sąsiadują z tak zwanym miesiącem miodowym.
on potrafi przyjść następnego dnia, zasypać kwiatami, włożyć na palec dwukaratowy pierścionek i powiedzieć: kochanie, już nigdy więcej, nie wiem, co, nie poniosłam problemy w pracy i tak dalej, i tak dalej. Mnie przeraża w tych historiach to, ciężko mówić w ogóle o minie, jak kogoś dotyka przemoc fizyczna czy psychiczna, ale jeszcze o ile ktoś sprawdza twój telefon, to możesz się zezłościć, ale tego mężczyzna jest w stanie zezłościć to, że ja na przykład pomaluję paznokcie na fioletowo. Tak, i tak, albo wrócę do domu od manikurzystki i powie, że nawet paznokci nie umiesz taka i owaka dobrze pomalować. Tak, ja to się uśmiecham, bo patrzę na państwa, którzy czekają, wiesz, na mnie i pewnie się troszkę niecierpliwią. Tak, tam jest historia dziewczyny, która dostała jakąś bajońską sumę na płaszcz od Diora, bo małżonek sobie wyobraził, że ona będzie jego dodatkiem do jego luksusowego samochodu, luksusowej willi i będzie mógł się pochwalić kolegom, że no, świeżo zaślubiona małżonka nosi najdroższe ubrania, wiesz, które można dostać w Polsce. A ona pomyślała sobie, no nie, no nie warto wydawać iluś tam set czy dziesiątków tysięcy na jeden płaszcz i kupiła sobie za mniejszą sumę kilka drobniejszych rzeczy. I została zbita do nieprzytomności, bo nie spełniła jego oczekiwania. I takich historii tam jest mnóstwo. Pomału kończąc na rozmowę musimy, bo tak jak widzimy, dużo jeszcze osób czeka na podpisanie swojej książki. Jeszcze mam ostatnie pytanie dotyczące tych kobiet. Jakie to są kobiety? Bo ja myślę, że wiele osób, wielu dziennikarzy ci zada to pytanie, że przecież te kobiety same tego mam wrażenie, że chcą. Jak raz zostanę uderzona, to przecież ja bym uciekła, prawda? Ja bym zrobiła to. Jak ona zdecydowała się zostać, to niech się nie dziwi i nie płacze, że została traktowana jeszcze gorzej. Jakie to są kobiety? I drugie pytanie, dlaczego my tak stereotypowo je oceniamy? Bo uwielbiamy stereotypy. Najprościej jest wrzucić jakąś niepojętą dla siebie rzecz do szufladki. Jak czegoś nie rozumiemy, to albo się tego boimy, albo wrzucamy to do czegoś, co próbuje to jakoś wyjaśniać. To jak z tym mechanizmem tłumaczenia, wiesz, zjawisk atmosferycznych przez starożytnych albo pierwotnych. Więc trochę to podobny mechanizm. Ja chciałam bardzo w tej książce, wiesz, uniknąć takich łatwych ocen, łatwego katonizowania, że ja na twoim miejscu. Nie jesteś na niczyim miejscu i nie będziesz na miejscu tej dziewczyny i obyś nie była. Więc nie oceniaj bardzo prosto, bo tam w grę wchodzi wstyd, bo tam w grę wchodzi iluzja, bo tam w grę wchodzi czasem depresja. A ona, wiesz, wiąże ręce i zamyka usta i sprawia, że człowiek nie ma siły na najdrobniejszy gest, a co dopiero na spakowanie do niej, zabranie dzieci z domu. I wciąż jest nadzieja w tych, bardzo wielu, a ona, jak wiadomo, umiera ostatnio. Jakie to są kobiety? Czy przemocowiec, ten psychopata, socjopata wybiera konkretny typ swojej ofiar? To jest bardzo różnie. Czasem wybiera kogoś, kto jest z definicji słabszy. Młodą dziewczynę, która nie ma wykształcenia, o której wie, że będzie od niego zależna i będzie wisiała na jego mankiecie. Czasem tak, ale wiele, a właściwie większość z nich, jeśli nie wszystkie, to są dziewczyny, które same stanowiły o sobie, miały swoje życia, swoje zawody, swoje pasje, znały języki, bywały w świecie, zbudowały już siebie, zbudowały swoją pozycję, wiesz, więc to nie do końca jest tak. To jest znów stereotyp, że to zwykle jest słabsza od tego oprawcy osoba. Poza tym uwaga na słowo ofiara. Ono bardzo stygmatyzuje i bardzo zamyka te dziewczyny. Zawstydza. To jest taka podwójna stygmatyzacja, nieznośna zupełnie. Co jest takim punktem, że te kobiety wychodzą z tego życia? Moment, kiedy mogą się czegoś schwycić, kogoś schwycić. Moment, kiedy sobie uświadamiają, że nie są same. To jest dla nich absolutnie najważniejsze. Dostajesz teraz dużo pewnie wiadomości od różnych kobiet. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć państwu, że fundację zdecydowałaś się założyć. Ale o tym cię opowiem następnym razem. Dobrze, i o kolejnym tomie, który słyszałam, że się tworzy. No może tak być, bo tych historii jest niestety bardzo dużo. Jasiu, bardzo ci dziękuję. Tak jak powiedziałam, przyjemna lektura to nie była, ale zachęcam państwa do przeczytania jej, żeby zobaczyć, co się dzieje wokół nas. I żeby nie być obojętnym, bo obojętność jest najgorsza. Prawda. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Joanna Radzewicz była waszym i moim gościem, a to był program Między Gwiazdami Ekstra. Do zobaczenia, Paulina. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci bardzo.